Nocą dojeżdżamy do jakiejś stacji. Straszliwie ujadają psy. Ale dziwacznie poubierane kobiety, które z miejsca nazwałyśmy wronami, ujadają jednak głośniej. Z wyszczekiwanych przez gestapowców zdań wyłaniamy nazwę. Ravensbrück. Marzniemy. Lodowaciejemy. Wreszcie jednak nadchodzi w 7:30. Maszerujemy w półmroku. Pierwsze zorze zastają nas już na miejscu pracy. Przez cały dzień kopiemy i układamy w pryzmy zamarznięty na kość piasek. Do czego ten piasek? Do niczego. Chodzi tylko o to, żebyśmy miały co robić. Straszne były te kobiety, nasze nowe władze. Olbrzymie, wysokie blondyny o bezmyślnych, twardych oczach i zaciętych wargach. Można było zostać pobitą za błahostkę i za nic. To apel śmierci. Apel wciąż trwa. Kto dzisiaj? Może ty? Może ja? Przez szczeliny w dachu nocny wiatr przynosi odległe odgłosy. Nawołuje puszczyk. Stratowana ziemia zaczyna śpiewać. Subtelny, wysoki ton skargi wypełnia powietrze. Za murami w mieszkaniach personelu SS niesłyszalne zegary tykają w rytm przemijających godzin naszego życia. Boję się! Nie wierzyło się już w dobro ludzkiej natury. Musiałam się tego nauczyć na nowo. I nauczyłam się.